pijanym kierowcom będą konfiskowane samochody. To pomysł rządu na walkę z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta po tym, jak w środę nowe prawo przyjął Sejm. Bardzo dobrze. Jak najbardziej, jestem za tym. Duży problem to jest, pijani kierowcy? No jasne. Sam miałem przykład. Jaki? Ano, pijany kierowca potrącił mi prawniczkę. Mało, no ale to było dawno już. Konfiskaty samochodów? Jak najbardziej, oczywiście. Duży problem jest z pijanymi kierowcami obecnie? Wie pan co, nie obserwuję tego na bieżąco, ale uważam, że ten problem jednak istnieje znacząco nadal. Także jak najbardziej popieram. No uważam, że to jest troszeczkę przesada. Wyższe kary, grzywny i tak dalej, ale od razu samochód, no... Jest to za dużo dla mnie. Jest to za dużo, za ostra kara. Ostra będzie dla tych najbardziej nieodpowiedzialnych kierowców. Jeśli przepisy wejdą w życie, samochód będą tracić te osoby, które mają ponad 1,5 promila alkoholu we krwi oraz ci, którzy spowodują wypadek mając powyżej 0,5 promila. Zdaniem psychologa transportu Wojciecha Korchuta takie zmiany nie przyczynią się do spadku liczby pijanych kierowców, a i sama ustawa ma kilka absurdów. W ustawie są wyjątki. Na przykład kierowca zawodowy, jeżeli spowoduje wypadek, to nie on odpowiada, tylko zakład pracy. Znaczy zakład pracy ma samochód zachowany, a on będzie miał ściągane jakieś pieniądze. Podobnie będzie w sytuacji, gdy pijany kierowca będzie prowadził samochód, który należy na przykład do jego znajomego. O ile ustawa na razie budzi kontrowersje, to problem z pijanymi kierowcami jest znaczący, o czym świadczą statystyki. Tylko w tym roku na drogach województwa śląskiego pijani kierowcy spowodowali 68 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 68 odniosło obrażenia. W tym roku odnotowujemy większą liczbę kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Tylko do końca października to było ponad 3,5 tysiąca kierowców w stanie nietrzeźwości, czyli tych, którzy popełnili przestępstwo, i ponad 1500 kierowców, którzy wsiedli w stanie po użyciu alkoholu, czyli popełniając wykroczenie. Jeśli prezydent podpisze ustawę, nowe przepisy wejdą w życie za rok. Polski Alarm Smogowy rozpoczyna czwartą edycję kampanii Zobacz, czym oddychasz, zmień to. W tym sezonie grzewczym instalacje z mobilnymi płucami odwiedzą 63 miasta. Jednym z nich jest Sosnowiec. Jak palą w kominach, bo ja mieszkam na Klimontowie tam, no od tych domków jednorodzinnych to mam smród. A jak nie, no to zależy, z której strony wiatr wieje. A tutaj to jest już lepsze. Tu w mieście już jest lepsza jakość. Tam, gdzie już żeśmy przeszli na elektryczne, jest fajnie, ale są jeszcze kamienice, które no niestety palą węglem i nie tylko. Różnymi innymi materiałami, no to co jest dostępne. Mobilne płuca to dwumetrowa instalacja, która wciąga do pokrytego specjalnym materiałem modelu płuc powietrze. Materiał zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia, pokazując stan powietrza. W instalacji zamontowana jest też aparatura pomiarowa, która na bieżąco pokazuje jakość powietrza. Prognozy na ten rok nie są optymistyczne. Ten sezon pod względem zanieczyszczenia powietrza może być dramatyczny i te przekroczenia mogą być rekordowe. Ostatnie lata, gdzie te działania rządu i organizacji takich jak nasza były podejmowane, wpływały one na zapisy uchwały antysmogowej, przepisów na normy na paliwa, na kotły. Już pomału zaczynały zmieniać sytuację w naszym kraju, ale niestety to są zmiany bardzo wolne. Celem akcji jest pokazanie mieszkańcom jakości powietrza i nakłonienie ich do wymiany pieców na ekologiczne. Jak pokazują statystyki, to ostatnie przynosi wymierne efekty. Widać w przeciągu tych ostatnich lat systematyczny spadek zarówno liczby dni z najwyższymi stężeniami pyłu zawieszonego, jak i obniżenie nastąpiło średniodobowej wartości pyłu, jeżeli chodzi właśnie o notowane przez nas wartości na stacjach pomiarowych. Mobilne płuca stacjonują w Sosnowcu po raz drugi. W tym roku będą badać jakość powietrza do 28 listopada. To jeden z najstarszych szpitali w Katowicach i właśnie obchodzi 125-lecie powstania. Szpital Świętej Elżbiety to miejsce szczególne, wyróżniające się architekturą i swoją historią. Przez lata pracowały tu całe rodziny. W 60-tych latach po szkole pracowałam, tu kardiologia była i w rejestracji pracowałam 2 lata. Później poszłam do szkoły, bo się dostałam do pielęgniarskiej na Bielskiej, tam było też. A później moja siostra bliźniacza
Tu pracowała i stąd do Ochojca była przeniesiona kardiologia i ona 40 lat pracowała, bo jest w moim wieku. Budowa szpitala świętej Elżbiety rozpoczęła się już w 1874 roku i trwała 2 lata. Szpital został jednak oddany do użytku i poświęcony dopiero w 1897 roku. Sam szpital był szczególny w ówczesnych czasach, jak był budowany, ponieważ był jednym z pierwszych szpitali. Właściwie kilka lat wcześniej zaczęli działalność ojcowie Bonifratrzy, którzy wybudowali swój szpital, ale oni leczyli tylko mężczyzn. Dlatego była ogromna potrzeba rozszerzenia opieki medycznej na wszystkich mieszkańców. Dzisiaj Szpital Świętej Elżbiety jest nie tylko ważną placówką medyczną, ale także miejscem szczególnym pod względem architektury. Neogotycki styl przyciąga uwagę nie tylko z zewnątrz, także w środku, gdzie można zobaczyć charakterystyczne łuki. Atmosfera powoduje, że nie jesteśmy tutaj zwykłymi naprawiaczami ciał ludzkich. Jesteśmy prawdziwymi lekarzami, bo właśnie ta architektura, to słowo modlitewne od sióstr zakonnych powoduje, że jesteśmy pełnymi lekarzami. A pełny lekarz to nie tylko ten, co naprawia zepsute narządy, ale to jest ten, który leczy również i ducha. 125. rocznicę poświęcenia kaplicy w szpitalu odprawiona została uroczysta msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Grzegorz Olszowski. W czwartek 17 listopada w Rybniku rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zamiany kilku działek z żorami, a tym samym zmiany granic administracyjnych miasta. Chodzi o regulację gruntów leżących na pograniczu tych sąsiednich gmin. Działki, które mają być przedmiotem zamiany, nie są zabudowane. Wszystko ma służyć uporządkowaniu terenów, na przykład przy zarządzaniu ulicą Lotniskową. Tam mieliśmy nieporządek, kawałek tej ulicy należał do miasta Żory, a kawałek tej ulicy należał do miasta Rybnik, co bardzo utrudnia zarządzanie taką ulicą, odśnieżanie, remontowanie czy jakiekolwiek prace. I to chcemy uporządkować. Kolejny temat dotyczy stawu papierok. Wokół tego terenu też mieliśmy nieporządek z granicami. No i jeszcze jedna rzecz. Czy to jest dojazd do terenów inwestycyjnych, które planuje miasto Rybnik. I tak na przykład konfliktowa dotychczas ulica Lotniskowa w zdecydowanej większości będzie należała do Rybnika, w związku z czym miasto będzie odpowiadało za jej utrzymanie. Wypowiedzieć się w tej sprawie może każdy mieszkaniec, a konsultacje potrwają do 2 grudnia. Punkt konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Miasta. Na rynku w Katowicach rozpoczął się bożonarodzeniowy jarmark. W 80 budkach sprzedawane są żywność, świąteczne ozdoby, prezenty czy ręcznie wykonane przedmioty z ceramiki. Bardzo ładny jarmark, nad wyraz mi się podoba. Te krasnale, do których można włożyć głowy, są bardzo fajne, były śmiernikami. Tak, bawi mi się przednio. Bardzo ładnie jest, później na pewno będzie jeszcze śliczniej. Ceny na jarmarku zawsze były wyższe niż w sklepach, ale w tym roku jest jeszcze drożej. Również tutaj widać, że inflacja nie odpuszcza. Też jestem konsumentem, też chodzę po sklepach, też robię zakupy i widzę, jaka jest drożyzna. Także po prostu tutaj jest to samo, no co dużo kryć. Po prostu towary wzrosły niektóre o 30%, o 150%, niektóre o 100%. Cena wzrosła nieznacznie, chociaż u nas nie za bardzo. Staramy się utrzymywać ceny takie, jakie były, żeby ludzie przyszli i tam kupili pierniczki. Sprzedawcy liczą na to, że mimo coraz wyższych wydatków na podstawowe potrzeby, przed świętami ludzie przyjdą na jarmark, żeby sprawić sobie odrobinę przyjemności. Myślę, że na pewno ludzie będą zainteresowani tym wydarzeniem i będą chętni kupować. Pomimo tych cen i ogólnie całej sytuacji, jednak skuszą się i kupią produkty, skosztują dobrego wina grzanego. Niedawno władze Katowic ogłosiły plan oszczędzania energii, ale na jarmarku oszczędzać nie zamierzają. Nową atrakcją jest mini park świateł. Bardzo chcemy, żeby katowicki rynek, jarmark był wyłączony z tego trybu oszczędzania. Tutaj na rynku realizujemy przedsięwzięcie skali podobnej, jak to było w latach poprzednich. Jak w innych dużych miastach w Polsce chcemy, by nasi mieszkańcy mogli uczestniczyć w jarmarku bożonarodzeniowym bez ograniczeń. Mieszkańcy mogą korzystać nie tylko z oferty sprzedawców, ale też z lodowiska, karuzeli czy młyńskiego koła.